jest to historia, która dzieje się w odległym miejscu, które jest zupełnie inne niż cała reszta wiedźmińskiego świata. Toussaint to malownicze miejsce, gdzie granica pomiędzy bajką a rzeczywistością zaciera się. Claire, czyli stolica księstwa, pełna jest ekscentryków, wszelkiej maści artystów. Przyjeżdżę do Toussaint i tam jest festiwal wina. Tam się wszyscy cieszą, tam są kolory, tam jest przepiękna, baśniowa kraina. No i jakie oni mają problemy? Właściciele winnic walczą pomiędzy sobą, nasyłając na siebie bandy zbirów. W piwnicach pełnych win lękną się potwory. Cała masa grasujących Hans, którzy chcą napaść na kolejny transport, na karawanę kupiecką. Wino jest krwią Toussaint. By powstały takie marki jak Est-Est czy Revelus, słynne na całym wiedźmińskim świecie, potrzeba było wieków pracy całych winiarskich klanów. Każdy z tych rodów, każdy z tych winnic ma swoją osobną, osobny własny herb, swoją własną heraldykę, swoje własne barwy. Rozciągają się całe połacia terenu, gdzie możesz zwiedzić co najmniej kilka winnic, spotkać ich właścicieli, ludzi tam pracujących. Najważniejsze punkty w całym świecie to największa góra świata, Gorgona, która dominuje nad całą Ukrainą. Na pewno jest to miasto, na pewno jest to prześliczny port. Piękny elfi zamek. Zapuszczony stary dom, w którym mieszka przeklęty kolekcjoner łyżek. Gdybym był malarzem, to bym nie wiedział, gdzie mam usiąść ze szczalugą. Są jako takie, nie ma jakichś sił zbrojnych, regularnej armii. To są przede wszystkim błędni rycerze. Ich głównym zadaniem jest patrolowanie traktów. Tutaj tych gości jest bardzo dużo i to jest właściwie cała ich robota, że oni jeżdżą po traktach, no chronią księstwo i zabijają potwory. W ogóle cała kraina ma też drugą twarz, taką, która przeraża, która ma dużo zagadek i tajemnic. Boklar zbudowany jest na fundamencie elfiego miasta. Można powiedzieć, że to jest miasto, które znajduje się na cmentarzysku. Ludzie przejęli je siłą podczas krwawej wojny, a jego mieszkańcy po prostu nie chcą o tym pamiętać, ponieważ nie chcą zaprzątać sobie głowy wstydliwą i trudną przeszłością. Tu sam pojawia się morderca, bestia, która zabija w bardzo nienaturalny sposób. Błędni rycerze zupełnie nie wiedzą, jak ten temat ugryźć, jak sobie z nim poradzić. I księżna Anna Hendrietta, która jest głową Toussaint, postanawia wezwać Geralta. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen. To nie będzie kolejna walka Wiedźmina, to będzie ta walka Wiedźmina. Przeciwnik, którego spotkasz, no to jest dla Wiedźmina, myślę, że jeszcze większe wyzwanie niż do tej pory. W tym regionie chcieliśmy pokazać także potwory, które istnieją tylko tam. Między innymi archespory czy skolopendromorfy, które z okolicznych winnic tworzą swoje gniazda. Żyje tam cała masa stworzeń, które przyzwyczaiły się do życia wśród ludzi. Nie chcą zostać rozpoznane, a w momencie, gdy ktoś się zidentyfikuje, stają się naprawdę groźne. Dla mnie to, co jest najważniejsze, w dodatku to przestrzeń, to powietrze, to wolność, to co możemy robić i jak możemy eksplorować cały świat. Dodajemy olbrzymią ilość nowych gameplayowych elementów, między innymi mutacje, nowych przeciwników, winiarnie, kolorowanie zbrój, nowe karty do gwinta, nowe walki na pięści. Cały dodatek Krew i Wino praktycznie mógłby być nową grą.